Dzień dobry. Dzisiaj rano poprosiłem czat GTP o pomoc w napisaniu programu w Pythonie, który będzie rozwiązywał równanie ruchu sprężyny oscylatora harmonicznego, no po to, żeby pokazać uczniom przydatność matematycznego sformułowania zasad dynamiki Newtona. No i wdaliśmy się w dialog. To jest pierwsza iteracja, którą dostałem. No, ale problem polegał na tym, że ewidentnie energia nie była zachowana, amplituda tych oscylacji rosła, więc poprosiłem o lepszy program. Poprosiłem o wprowadzanie masy i stałej sprężystości oprócz warunków początkowych, no bo uczniowie w szkole podstawowej na równaniach różniczkowych i ich zredukowanej formie się nie znają. Znowu energia całkowita rosła w czasie, więc poprosiłem o modyfikację. Okazało się, że program, który korzysta z metody Runge-Kutty, tam czwartego rzędu, nie mieści się po prostu w tym panelu, w tym ekranie do wyświetlania kodów. Więc musiałem poprosić o rozbicie tego kodu na części. Owszem, można go było podzielić na części, no ale wtedy okazuje się, że dostałem inny kod, nie ten poprzedni. I znowu poprosiłem o to, żeby upewnić się, że całkowita energia jest zachowana w czasie. No i owszem, w końcu doszliśmy do porozumienia i to jest ten kod, który ja zaraz tutaj uruchomię na takim interaktywnym interfejsie właśnie, udostępnij tę kartę, to muszę jeszcze kliknąć tutaj, żeby, no właśnie, to jest ten kod, który ja uruchamiam. Masa ciała w kilogramach, stała sprężystości, niech też będzie 1, początkowe w położeniu równowagi, powiedzmy, że 2 metry na sekundę, krak czasowy 1 dziesiąta sekundy i chcemy mieć 10, 20 powiedzmy sekund, tak, a może 30 sekund, czyli 3 sekundy. No i tak wygląda wykres. Mamy prędkość, położenie i energię całkowitą. Widać, energia całkowita jest dość stabilna, no więc możemy teraz jeszcze raz to puścić na nieco dłuższym okresie czasu. Masa ciała w kilogramach, stała sprężystości, początkowe położenie niech będzie w metrach. 2, krok, tak, i powiedzmy, że 10 sekund chcemy tu policzyć. No właśnie, doskonale. Widać, że zupełnie dobrze taki program działa i to nadaje się już do tego, moim zdaniem, żeby pokazać to uczniom na lekcji, tak po prostu jako przykład zastosowań. No natomiast potem miałem przygodę taką, że chciałem pokazać im klasyczny ten przykład dynamicznej równowagi. Liczebność populacji wilków, zajęcy i trawy. No i tutaj żeśmy nie doszli do porozumienia. To znaczy, prosiłem o kod i prosiłem o takie dane początkowe, które zapewnią stabilność tego systemu tam przez pierwsze kilkadziesiąt iteracji. No jeśli chodzi o liczebność populacji, no i nie udało się jakoś uzyskać tych stabilnych wyników, nie wiem dlaczego, ale tak to się stało. A natomiast z tej pierwszej próby, to znaczy z równania
rozwiązania równań oscylatora harmonicznego. Jestem bardzo zadowolony.